Dobra, jeszcze tak szybciochem przed pracą. No czego aktualnie słucham, mając do wyboru JVC, Uniwersum i wiele innych. Philipsa, nadal słucham Fishera. Ale no to jest tak, że Fishera wolę słuchać z kaset, bo on mieści się gdzieś w tym takim kanonie sprzętów, takich w okolicach 20 W, coś w stylu DT-75, Condor, które mi najbardziej wpadają w ucho. Nie są za mocne, ładnie klepią, tyle że no Condory nie są stabilne, Uniwersum też nie są zbyt stabilne, znaczy no ten super stereo w kuchni jest stabilniejszy, ale on ma mniej sopranów, ten super sound brzmi lepiej, ale on jest mniej stabilny od tamtego super stereo, także jego zbyt głośno się nie posłucha. Philips brzmi najładniej z płyt, JVC też z płyt najładniej, bo z kaset jakoś tak już trochę za cicho, ale no ja ogólnie no jakbym miał słuchać JVC, to tak od czasu do czasu, bo nie lubię zbyt dużej mocy, pewnie już to wielokrotnie mówiłem, dlatego te największe sprzęty w stylu JVC NB10, Sharp GXM10 przeważnie leżą nieużywane, bo ja się zadowalam tymi średniakami, one mi jakoś najbardziej leżą do dłuższego słuchania muzyki, nie męczą basem, a można nimi dosyć też głośno poczadować, dlatego Fisher pod tym względem jest bardzo fajny, bo można go dać na maksa, będzie grał głośniej od JVC, nie będzie tak dołował basem, można tego posłuchać dłużej i całkiem przyjemnie. Na razie to jest taki mój no ulubiony taki magnetofon w tej kategorii w okolicach około 20 W mocy. Bo Philips jednak z kaset gra troszeczkę gorzej, jakoś tak troszkę nudniej. On jednak brzmi lepiej z płytek. Jak mówię, jak mam czegoś słuchać z płytek, to wolę albo tego Philipsa, albo JVC. To zależy, czy mam chęć na większego kopa, czy po prostu na bardziej długotrwałe, przyjemniejsze słuchanie. Bo no ED90 zbyt specyficznie, mało sopranu, osłuchał mi się, znaczy osłuchał, w sumie jak, nigdy jakoś tak za długo nie słuchałem, trochę go tam posłuchałem i dosyć szybko poszedł w odstawkę, jakoś tak ED90 szybko mi się znudził. No. DT-75 długo oklepywałem, ale też mi się znudził, zwłaszcza, że denerwują mnie w tej mojej 75 te jakieś nieszczelności. No ja zakładam, że to jest tylko wina mojego modelu, mojego egzemplarza, że nie, wszystkie inne nie muszą grać tak jak mój. Jakoś gdzieś coś tam podzwania, gdzieś coś tam rzęzi, ja już nie mam siły z nim walczyć. No, ale dobra, już tak zostawiając te sprzęty, idę dzisiaj na ostatnią z dwóch nockek pod rząd, bo wczoraj nocka była, dzisiaj nocka. Już więcej do takiego systemu nie wrócę. Jak już miałem tego dosyć, pytałem kiedyś szefa, czy by mi na pół etatu dał. Nie, u nas nie ma pół etatu, u nas jest tylko cały etat. No to w końcu nie wytrzymałem. Tutaj wypowiedzenie, pewnie już na niejednym filmie widzieliście to wypowiedzenie. Ono tu leży od ponad tygodnia. Czy już od dwóch tygodni miałem je dostarczyć, mówię szefowi, że mam wypowiedzenie, tylko nie mam kiedy dostarczyć, bo ja w dzień sypiam, a w nocy to bez sensu, no wiadomo, biura zamknięte. No ale jak się szef dowiedział, że mam że chce się zwolnić naprawdę, no to się nagle znalazło dla mnie pół etatu, także od kwietnia robię na pół etatu, chociaż ja bym wolał już rzucić ten tryb nocny, już mi to bokiem wychodzi. A niestety jeszcze będę musiał w nocy żyć, no ale już nie tak intensywnie zasuwać do pracy jak do tej pory, co się odbije trochę na ilości sprzętów na moim kanale, ale może już tego wystarczy, bo kurczę, znowu kopce mi się zbierają, wszędzie kopce z tych sprzętów mam, no tam pod ścianą jeszcze by się trochę zmieściło, jak mówiłem, miałem je układać piętrami i pewnie tak zrobię, no bo tutaj to mi szuflady zasłania od tego segmentu, także ten Condor, który jest tam pod sufitem CR9000 i ten Fisher i coś jeszcze pójdą tam pod ścianę, taką piramidkę tam ułożę,
A na razie idę kończyć kawę i zbieram się do pracy, także hejaski.